Jezu, jak gorąco! No nie wytrzymam! Lato, upał, par, wakacje, jest za gorąco dzisiaj. Nie, no nie wytrzymam, mam już dość, tego dość upału. Od razu lepiej. Pamiętajcie, żeby dobrze się nawadniać w upały. Te upały już wchodzą za mocno. Napiszcie mi w komentarzu, czy jesteście team lato, czy może team zima. Pisząc hashtag zima, bądź też hashtag lato. Co wolicie, lato czy zimę? Muszę wiedzieć koniecznie. To wcale nie jest tak, że jak zostawicie łapkę w górę, to będzie niższa temperatura. Wcale nie ściemniam. Patrzcie na to, chłop znalazł najlepszy sposób na upał. Zostać wanniarzem. Jak są paseniary na Twitchu, to chłop został wanniarzem z parasolką. Każdy ma swój sposób na upał. No nie, no co ona zrobiła? Założyła butelki na nogi, no jakim trzeba być? Tu się walni, butelki na nogi, no co za baba. Gdy jest upał, każda woda jest mile widziana. Ten dzieciak znalazł jeden genialny sposób, jak uchronić się przed upałem. Wszedł do akwarium, wywalił wszystkie rybki i napił się tej brudnej wody z akwarium. Nie no, liść kapusty na głowie. W jaki sposób ma to pomóc? Rozumiem nakrycie głowy, ale że z liścia? Wytyfy! Tymczasem na Mazurach, Jezu, ile pontonów. Czy to są na serio Mazury? Niemożliwe. Tyle ludzi w jednym miejscu, czy to w ogóle da się tak wpuścić tyle ludzi w tak małe miejsce? Po co przepłacać? Sauna 50 zł za wizytę, PKS 10 zł, macie zagwarantowaną saunę przez cały przejazd w cenie 10 zł. I już wiesz, że wychodzenie z domu w taką pogodę to nie był najlepszy pomysł. I znowu się zastanawiam, czy to w ogóle jest coś takiego możliwe. Tak się to zmienia. Lato, gdy ma się 10 lat, idę na basen, wow. Lato, gdy ma się 16 lat, jadę nad morze, o ja, imprezka. Lato, gdy ma się 20 lat, impreza pod gołym niebem do świtu. Lato obecnie, hura, 2 godziny i pranie suchuteńkie. Starość nie radość, widzowie, starość nie radość. Ja gaszę światło i próbuję zasnąć, komary w moim pokoju, bzz, 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 bzz. Uwaga, fun fact, w miastach nie ma komarów, żadnych, nigdy nie spotkałem tutaj ani jednego komara. Po co komu klima, na upały najlepsza jest piwnica. Oj, tak cię, chłodniutka, chciałem powiedzieć cieplutka, nie wiem czemu. Chłodniutka piwnica jest najlepsza na upały, tam zawsze jest chłodno. Tam, gdzie nie dochodzi słońce, jest zimno, pamiętajcie. Każdy znajomy, tak się cieszę, że już jest lato. Uwielbiam, jak jest ciepło. Ja. A jeżeli chcecie się trochę ochłodzić, to zapraszam was na mojego Discorda, tam czeka na was zimne piwko oraz kebaby, więc wbijaj, byku, i głupio byłoby nie skorzystać z takiej okazji. Gdy wyjdziesz na zewnątrz przy 35 stopniach Celsjusza, ulala, oczy wychodzą z orbit, nie wychodźcie w takie upały, naprawdę nie warto, siedźcie w domu i chłodźcie się wodą, upał spędzę tutaj. No nie no, pies w kiblu siedzi, musi mu być całkiem chłodno, ale jego właściciel chyba nie będzie mógł załatwić tutaj swoje potrzeby w takim razie. Każdy ma swój sposób na upał. Kurwa, za moich czasów to w przyczepę lało się wodę i robiło się basen, a nie to co teraz, frizy i te inne baseniary skaczące. Upał powiadasz? A propos upał, patrzcie jaki pies znalazł świetny sposób. W ogóle ile tu piwa jest, w ogóle lód. Żyć nie umierać, w lato chyba najlepsze takie rzeczy. No i piesem znalazł fajny sposób na upał, no po prostu no genialny. Wokół browarków się rozłożył, na lodzie sobie siedzi jak gdyby nic, chillera totalna. A propos kukurydzy, gorąco na zewnątrz, co? Zamknij się. Kukurydza przerobiona na popcorn. Ja nie wiem jak to się dzieje. Kiedy jest upał, a ty musisz jechać samochodem, rękawice nie, to jeszcze gorzej. Ja rozumiem, że kierownica gorąca i te sprawy, ale w rękawicach przecież to będzie jeszcze gorzej po 5 minutach. Ręce zagotowane. Opatrzcie, Chucken chilluje sobie w basenie z chiką swoją, co jest grane. Pił pan? Oczywiście, to dobrze, bo dziś upał jak cholera. Polecam picie podczas upałów. Patrzcie na to, jest tak gorąco, że pies mi się rozpuścił. Rozpuszczony pies. Mój Boże, pieseł rozpuścił się totalnie. Od tego gorąca już miał dość. Dla tych, którym za gorąco. Patrzcie jaki, ale zima, ale... Dobra, chyba jednak wolę gorąco niż to. Chociaż jak jest teraz tak gorąco, to chyba jednak wolę to. Sam już nie wiem czego wolę. Bo zawsze jest tak, że w zimę chce się, żeby było ciepło, a w lato chce się, żeby było zimno. To jest chyba na zawsze już tak. Sposób na upalny dzień. To jest dobry sposób. Polewanie się wodą, tak jak ja zrobiłem. To nie ma lepszego sposobu. To uczucie, gdy jest taki upał, że twój pies zamyka się w lodówce, bo nie może wytrzymać. Co jest grane? Pies w lodówce. Jak on tam wszedł? Jak ten pies tam wlazł? Taki ustawiają się w cieniu, by wytrzymać w 40-stopniowym upale. Serio, one się ustawiły równiutko w cieniu słupa, żeby po prostu zdobyć trochę chłodu. To jest dobry sposób. Trzeba być w cieniu. Zapamiętajcie, trzeba się chować w cieniu przed upałami. Kiedy znajomi pytają, jakie masz plany na dzisiaj? Randka z wentylatorem. To jest najlepszy sposób. O! O! To są moje plany na dzisiaj. To nie jest tak, że on jest bardzo zakurzony, ale jest, bo jest dużo używany. Uroki lata. Co widzą ludzie? No teraz jest jakiś autobus sobie jedzie, linia 227, Brodno Podgrodzie. Co ja widzę? Piekarnik na kółkach. Piekarnik na kółkach, oh my god. Patent na ciepłe lato. Jezu, jakie to jest genialne, zobaczcie na to. Wszędzie wentylatory, stoicie sobie tak w takim jednym miejscu i one ze wszystkich stron was chłodzą. Jakie to musi być przyjemne, ej, chcę iść do takiego miejsca. Oto Willis Carrier, człowiek, który wynalazł klimatyzację. Podziękujmy mu za wynalazek, który w upalne dni ratuje nasze tyłki. Ten człowiek był geniuszem. Widziałem prognozę pogody i nigdzie się stąd nie ruszam. Kolejny zwierzak w lodówce. Co te mają te zwierzaki, że się tak w tych lodówkach chowają? Jak je otwierają? To jest najlepsze pytanie. W jaki sposób otwierają te lodówy? 9 miesięcy czekania na lato, 3 miesiące narzekania na upały. Podobał się odcinek, to kliknij subskrybuj.